Witam Was w kolejnym odcinku z pięknej, zaśnieżonej, zimowej Kniei. Dzisiaj z Michałem wybraliśmy się na polowanie. No znów, na jelenie, cielaki, dziki, drapieżniki. Drapieżniki to tak troszeczkę z boku, dlatego że przyjechaliśmy w teren, gdzie spodziewamy się jeleni. Nie będę ukrywał, że jak już dojeżdżaliśmy do łowiska, to już jelenie były. Teraz idziemy sobie pospacerować po takich niedużych zagajnikach. Pozaglądamy w jedno, w drugie, w trzecie miejsce. Mam nadzieję, że coś uda nam się chociaż nagrać. Moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji. Zostawcie łapkę do góry. Jakiś komentarz dla zasięgu wystarczy zwykły dashboard. Ale zawsze tak troszeczkę te algorytmy YouTube'a, których YouTube łowieckich filmów tak średnio lubi. Będziemy próbowali troszkę je oszukać. Dobra, nie przedłużając, ruszamy na podchód. Zrobiło się już całkiem widno. Ja na jelenie preferuję polowanie typowo w dzień. Dlatego, że to już nie chodzi o świcie, tylko chodzi głównie w dzień, bo je widać wtedy. One mają mega dobry wzrok, my się musimy poruszać bardzo powoli. Tu mamy do przejścia jakieś 600-700 metrów. Wyjdziemy na takie jeżyny i może coś tam uda się nam nagrać. Może się uda nawet strzelić. Z tym strzeleniem to będzie ciężko. No ale zobaczymy. Jakieś jelenie tutaj są. Dostałem cynk od Zbyszka, że wychodzą na rzepak. Tam do sąsiadów, bardzo dobrze, że do sąsiadów, a nie do nas. Ale wracają do nas. Więc dobra, nie przedłużając, ruszamy, a później sobie pogadamy na jakiś temat, ale jaki to musicie poczekać, nie będę Wam tutaj zdradzał. Dobra, cielak i byk. Byk to mój byk, żeby być. Byk. Mamy łownego w odstrzale, mamy selekta, więc poszukamy fajnego byka. Ruszamy. Pierwsze jelenie już były. Nie udało się uchwycić w obiektyw. Słuchajcie, przeszły tam grubym lasem. Tam była chmara kilku byków. Poszły w prawo, słuchajcie, gęsto nie dam. Ale poszły w prawą stronę. Spróbujemy podejść kawałek. Thank you.
Doszliśmy do wąwozu. Nasze jeleni musiały zejść na dół. Tu są grodzenia. Tu są świeże nasadzenia buka. Są ogrodzone. Więc wydaje mi się, że minęły te grodzenie, co jest za mną, i poszły gdzieś tam dołem. I są z tamtej strony skarpy. Nic, wrócimy się. Podejdziemy jeszcze kawałek takim grzbietem. No i zobaczymy, może akurat postoimy chwilę. Bo te jelenie tutaj schodzą. One tutaj mają swoje zimowisko. I bardzo często tu są duże chmary i byków, głównie byków. Tutaj zimują głównie byki, ale łanie z cielakami też się trafiają, rzadziej zdecydowanie. Natomiast to jest miejsce zimowania byków. Tak zwane zimowisko. I one od lat tu przychodzą. Słuchajcie, odkąd ja pamiętam, ten las nie jest duży, naprawdę. I za każdym razem one tutaj są. Warunek jest jeden, musi być zima, musi być śnieg, to one tutaj przychodzą. Zrobimy tutaj, muszę zrobić koniecznie sobie zwyżkę i gdzieś mniej więcej w tym miejscu, co stoję, może tam 50 metrów dalej, na grubym lesie, bo wtedy można sobie usiąść na spokojniejszym po ciemku i zaczekać na nie. Bo dookoła tej kępy, my to zresztą nazywamy nawet kępa, dookoła tej kępy są same pola uprawne i one z tych pól schodzą. Jak jest bardzo duży mróz, minus w dzień, minus 15, minus 20, to one nie przychodzą tutaj, bo tu mają cień. One są wtedy na polu, leżą sobie na słoneczku. Natomiast przy takiej pogodzie, jak jest dzisiaj, minus 1, minus 2, no to one schodzą tu. Bardzo intensywnie żerują na jeżynach, później wam to pokażemy. Jeżyna to jest taka roślina, ale to nie będę teraz mówił, później wam powiem. Dobra, nie przedłużając, wracamy i idziemy w lewo na koniec takiego grzbietu, zobaczymy, czy ich tam gdzieś na dole nie ma. No i moi drodzy, zatrzymaliśmy się przy jeżynach. Chciałem wam pokazać. Jeżyna to jest taka roślina. No, cały czas liście zielone. Jelenie ją uwielbiają, mimo że tu od spodu jest lekko taka chropowata. Ma jakieś takie mini kolce, ale tu one spokojnie sobie z tym radzą. I powiem wam, że one bardzo intensywnie żerują na takim lesie, gdzie jest dużo jeżyn o tej porze roku. Dlaczego? Nie wiem, po prostu to lubią. Tutaj cały ten las jest podszyty jeżyną, calutki, słuchajcie. Bardzo często w okresie październik, listopad, tak powiedzmy do grudnia, w tych jeżynach tutaj leżą dziki. Później te dziki się jakoś tam przenoszą, idą bardziej na huczkę gdzie indziej. Natomiast tutaj to zimowisko jeleni jest spowodowane między innymi tą właśnie rośliną. I tu jak zobaczycie, pełno tropów i one sobie skubały. Więc po głównym daniu rzepakowym, że tak powiem, mają przekąskę z jeżyn. I tutaj te jelenie od, nie wiem od ilu, ale naprawdę długo wybrały sobie to miejsce na swoje zimowisko i tak wam mówiłem, tam na dole głównie to były byki. Są byki, nie były, tylko są. Dobra. Jelenie nas wystrychnęły na dudka, tyle wam powiem. Gdzieś pokazały się na chwilę, udało się je nagrać. Zeszliśmy na dół, nie było ich, poszliśmy na drugą skarpę, nie było ich, więc musiały pójść w lewo. Podejrzewam, że jak wyjdziemy na pole, to będą na polu stały. Ale to jest tylko moje podejrzenie, bo już mogły dawno zejść, bo my tu mamy kawałek drogi do przejścia. Dobra, nie przedłużając, idziemy w tamtą stronę. Wyjdziemy i podjedziemy sobie jeszcze w jedno miejsce. Zobaczymy, może akurat się uda jeszcze jakieś jelenie podejść. Ruszam. Nie mamy chmary jeleni, daleko jak nie wiem. Musimy to zrobić inaczej. Tam są łanie z cielakami, może cielaka strzelimy.
Ale to trzeba taktycznie rozegrać teraz. One są, niby są daleko, ale jak będziemy się... No podejść ich nie ma możliwości, bo widzicie, że są na środku pola. Więc będziemy musieli to zagrać inaczej. Musimy objechać samochodem, podjechać sobie pod taką kępę, zostawić auto, zejść tam z 700 metrów na dół, no i poczekać i liczyć na to, że będą szły, będą wracały do takiej kępy z lewej strony. Mam nadzieję, że się to uda. Natomiast, no zobaczymy. Widzę, że nie będzie to takie łatwe, ale teraz postoimy chwilę i zobaczymy, jak one się przesuwają. Bo jeżeli się przesuną na drugą kępę, to musimy całkowicie wyjechać i zostawić auto i, no i po prostu poczekać na zejście tych jeleni z pól. Jest godzina za 29, a one sobie żerują na polu po bobiku. Ja sobie żeruję. Moi drodzy, nasze polowanie dzisiaj dobiegło końca. Podeptane znowu, pochodzone. Zwierza dużo widziane. I sarny. I lisa widzieliśmy, jak jechaliśmy tutaj. I jeleni było dużo. Nie udało się strzelić. Ale chyba stanie nam taka seria zimowych polowań. Tak naprawdę przez nakręconych dla was przez jeden weekend. Tylko już naprawdę dało nam w kość ten weekend, bo nie dość, że pogoda jest jaka jest, śniegu sporo. No to tak naprawdę... że tak powiem, no daliśmy sobie mocno w kość, słuchajcie, no nie wiem ile tam przyszliśmy, ale tak sobie już myślę, że będę musiał włączać krokomierz w telefonie, żeby zobaczyć mniej więcej ile my na samych tych polowaniach naszych z Michałem robimy kilometrów. Słuchajcie, bo jeszcze jedna rzecz, rozmawialiśmy na temat trochę jeleni, trochę widzieliście w poprzednich materiałach, praktycznie każdy z takiego naszego no, teamu, powiedzmy, strzelił cielaka, mi udało się strzelić dwa. Wszystko zabrane na użytek własny i tak mnie zastanawia jedna rzecz wśród co niektórych kolegów, bo oni polują, Hubert im darzy, strzelają i oddają wszystko do skupu. A później ja ich widzę w sklepie jakimś tam spożywczym i kupują mięso. No, dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. Jeżeli chodzi o cielaka, to ja to chyba jeszcze przez całą swoją karierę łowiecką nie oddałem cielaka do punktu skupu, bo lepszego mięsa nie ma. Jak dobrze wiecie, ten jeleń rodzi się w maju, w czerwcu. My go strzelamy w grudniu, w styczniu, w lutym. Czyli on ma 6, 7, 8 miesięcy. Czyli no najbardziej delikatne, najlepsze, najzdrowsze mięso. Przede wszystkim najzdrowsze. Słuchajcie, zero chemii, zero jakiegokolwiek w
wspomagacza, to mięso nie jest niczym faszerowane, no mamy po prostu nawet po uboju gdzieś tam, jeżeli mamy, kupujemy mięso w sklepie, to ono po uboju jest tam naszczykiwane różnymi rzeczami, żeby objętość tego mięsa zwiększyć, żeby więcej zarobić. Tutaj tego nie ma. No, nawet kogut bażant się odzywa na to wszystko. A propos, chyba najlepszy bażant na rosół. No i co wam powiem, no i to tak się wielokrotnie zastanawiam, nie? Jak to jest, że ludzie idą, polują, mało tego, niektórzy strzelają dziki, 20 kilo, 25 i oddają do punktu skupu. No pytanie, czemu, dlaczego? Ja na to nie potrafię sobie odpowiedzieć. To nie jest też tak, że ja wszystko co strzelę zabieram, no nie, no wiadomo, łanie, byki, no to duże dziki, to oddaję, tak? Natomiast większość tej zwierzyny staram się brać, u nas się to z tego sporo zjada, że tak powiem. W formie mięsa, w formie wędlin, więc to taka mała dygresja. Jeden z widzów napisał komentarz, żeby jednym z poprzednich filmów, żeby pokazać potrawę z jelenia cielaka. Słuchajcie, no ja bym musiał zaangażować przed kamerę moją żonę, bo ja się tym nie zajmuję, chociaż dzieci mówią, że najlepszą jajecznicę i herbatę to robi tatuś. Ale no to chyba byłoby na tyle tych kulinarnych moich ekscesów. Natomiast całe mięso i tak dalej, to przerabia moja żona, tak? Moim zadaniem jest strzelić, sprawić, popakować próżniowo i włożyć do zamrażarki. Ona jak co potrzebuje, to sobie wyciąga wtedy i robi. Także ja już tak naprawdę chyba zamrażarkę mam dopełnioną. Na pewno potrzebujemy jeszcze dzika i na takiego dzika się wybierzemy nocnego. Zobaczymy jaka będzie pogoda. Też dosyć mocno cisnęliśmy przez ten weekend z tego względu, że no, nie rozumiem tej pogody. U nas spadło w 10 godzin 30 cm śniegu i pewnie 2-3 dni i 10 godzin przyjdzie odwilż i to wszystko spłynie i znowu nie będzie można w teren wjechać. Więc robi się jedno wielkie bajoro, błoto, polowanie zostanie tylko na lesie. Natomiast dzika jak najbardziej będę jeszcze potrzebował, więc chciałbym sobie takiego dziczka w granicach 30-40 kg strzelić. Chociaż wiecie dobrze, że sezon na dziki mamy cały rok. Teraz one są o tej porze roku nadmiernie tłuste, powiedzmy, one są takie naprawdę, te dziki no biedy nie mają, bo mamy mrok, dęba, rok buka, mają co jeść, więc za takim dziczkiem się wybierzemy. No i tyle, zakończyliśmy jakby ten weekend polowania, stworzyliśmy dla was 3 odcinki, jeden jeszcze jest tam nieskończony. Teraz przejdziemy, tak myślę, że chciałbym zrobić taki materiał, reaktywuję po kilku latach albo kilkunastu, nawet nie wiem, ile lat już nie poluję na nęcisku, ale nęcisko mam. Mam dwa nawet, w jednym kole, w drugim. Mam ambony, więc zreaktywujemy sobie takie polowanie na nęcisku. Zacznę znowu wozić, sypać, bo takiego polowania jeszcze w Sudeckiej Ostoi nie było. I na temat polowania na nęcisku sobie porozmawiamy, ale to w kolejnych odcinkach. Ja myślę, że kończymy. Nasze kolejne wyjście, kolejna przygoda za nami, znów podchodzenie było jeleni, nie udało się, coś tam się udało nagrać, ale to tak bez wodotrysków. Natomiast teraz już ten sezon naprawdę gaśnie, robi się on coraz krótszy, coraz, że tak powiem, nie krótszy, tylko coraz ma mniejszy zakres do polowania, więc zostaną nam drapieżniki, zostaną nam dziki. Cielaki jeszcze. Bo jeszcze tutaj mam cielaka na tym obwodzie, chciałbym go jeszcze strzelić, bo jeszcze miejsce w zamrażarce jest. No bo pamiętajcie, że kolejnego jelenia, bynajmniej u mnie na Dolnym Śląsku, będziemy mogli strzelić w czerwcu, ja już teraz nie pamiętam, czerwcu, lipcu. Będzie to łania zeszłoroczna, czyli tak naprawdę to, co było teraz cielakiem, w styczniu, w lutym, będziemy mogli to strzelić jako łanię zeszłoroczną. No dobra, także kończymy. Ja wam mówię Daszbur i widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku.